Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj oczywiście tutaj będzie pewien przekaz, ale zanim do niego przejdę, to pojawiają się coraz liczniejsze tutaj informacje o Rosji i przerzuceniu wojsk na Białoruś, a dokładnie systemu S-400, który już dotarł, jak czytamy w internecie, na różnych stronach, na Białoruś, gdzie w nadchodzących dniach mają się odbyć rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe. Moskwa dostarczyła systemy rakietowe S-400 Triumph, podał w czwartek Kreml. Zdaniem sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, w ostatnich dniach Rosja wysłała na Białoruś 30 tysięcy żołnierzy i nowoczesne uzbrojenie. To największy przerzut wojsk do tego kraju od czasu zakończenia zimnej wojny, oświadczył szef sojuszu. Wśród przerzucanych żołnierzy i sprzętu były siły specnazu, myśliwce Su-35, rakiety Iskander zdolne do przenoszenia zarówno pocisków konwencjonalnych, jak i nuklearnych oraz systemy obrony przeciwlotniczej S-400, powiedział szef NATO dziennikarzom w Brukseli. Jak dodał, to największy przerzut rosyjskich wojsk na Białoruś od czasu właśnie tutaj zakończenia zimnej wojny. Więc kochani, jak widzieliście na samym początku tutaj nagrania, informacja odnośnie właśnie tego przerzutu, krótki wycinek z pewnego nagrania. Wszystkie linki oczywiście tutaj Wam umieszczę w nagraniu pod tym filmem, ale też zachęcam Was do tego, jak Wy tutaj postrzegacie tą sytuację między właśnie Rosją, Ukrainą, Polską a Europą. Jak Wy to po prostu widzicie. Jeżeli macie jakieś ciekawe materiały, oczywiście zachęcam do wysyłania, czy to na pocztę. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie nagrania, więc gorąco zachęcam też do komentarzy. O czym chciałbym dzisiaj też z Wami tutaj porozmawiać? Mianowicie chciałbym Wam tutaj przedstawić pewien przekaz od Boga Ojca, bardzo istotny na te obecne czasy. Jest w nim informacja, żeby coś zostało ustanowione, tak? Że mamy coś ustanowić, w przekazie jest dokładnie podane co, i aby najpóźniej to ustanowił nowy papież Polak. Ma to ogłosić i najpóźniej on to ustanowić, więc jest to bardzo ważne dla nas. Jest też informacja o Bożej Sprawiedliwości, a także demonicznym przeciwniku, więc kochani, zapraszam Was do wysłuchania całości tego przekazu. Jam jest, który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kocham Was niezmiernie, o moje kochane dziadki. Pozwól, żywy płomieniu, że dziś w moje święto, święto Boga Ojca, przekażę Ci kolejne moje słowa. Tak bardzo spragniony jestem Waszej czystej, świętej miłości, takiej nieobłudnej, bezinteresownej. Za niedościgniony wzór weźcie moją, dla Was nieosiągalną, nie mającą dnia ni miary miłość. Nie stawiajcie warunków ani nadmiernych wymagań Bożej miłości, bo to ją jedynie tłumi, tłamsi i dusi. Miłość nie może być apodyktyczna, lecz szczodra, hojna, dająca całą siebie, całą istotę. Wszelka interesowność niszczy miłosne relacje, a najbardziej niszczącym miłość jest wszelkie wyrachowanie. Pragnę, aby każde dziecko Boże nieustannie wzorowało się na miłości Trójcy Świętej. Nikt nigdy nie będzie w stanie dorównać sile Bożej miłości. Cierpliwość i łaskawość Boga jest niezmiernie przeogromna, ale raniona, atakowana ma potężnego obrońcę, którym jest Boża Sprawiedliwość. Boża Sprawiedliwość jest zawsze czujna, bezstronna, zawsze stoi na straży prawdy, broni miłości. Nic ani nikt nie umknie jej uwadze. Zmierzone i zważone
jest każde słowo, czyn, każda myśl i zamiar. Wszystko, co godzi w miłość, posiada swoją miarę i nazwę, a w konsekwencji umożliwia wam odkrycie zła i przeciwdziałanie jego skutkom. Grzechem jest każdy czyn, słowo, myśl i zamiar godzący w miłość. Miłość do Boga, a także miłość do bliźniego. I właśnie na tym opiera się całe prawo Boże, cały dekalog. Przeciwnik demoniczny opiera wszystko na przeciwieństwie miłości. To jest nienawiści i wszystkim, co się z nią wiąże. Dziś jest dzień, w którym ofiarowuję wszelkim moim czcicielom krocie przemożnych łask. Obiecuję, że ktokolwiek umrze w dniu mojego święta, nie będzie potępiony. W dniu mojego święta możecie wyprosić u mnie o wiele więcej, lecz jedynie to, co w jakikolwiek sposób nawiązuje do miłości. Jest moim życzeniem, aby ustanowione zostało moje święto. Niechaj będzie ono obchodzone w pierwszą niedzielę sierpnia i w każdy siódmy dzień każdego miesiąca. Życzę sobie, aby najpóźniej, gdy Polak zostanie papieżem, ogłosił światu to święto, postępując według mojego życzenia. W dniu mojego święta każda osoba, która mnie uczci z miłością bez jakiegokolwiek wyrachowania, otrzyma każdą łaskę, która będzie zgodna z wolą Bożą. Najwięcej otrzymacie, gdy prosić będziecie za inne osoby, a najmniej w swojej własnej intencji, aby nie wpaść w pułapkę samolubstwa. Kochane dzieci światłości, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu, chcę, byście z sercem i duszą pragnęli uczcić każdy siódmy dzień każdego miesiąca i pierwszą niedzielę sierpnia. Od teraz nie zajmujcie się już tym, co nieistotne, zbędne, ale planujcie każdy wasz dzień, każdy krok, każdą czynność. Bez tego czas uciekać wam będzie bezpowrotnie. Unikajcie próżnowania i nic nie robienia, bo to rozwija w was egoizm i inne złe nawyki. Starajcie się już nie grzeszyć, być dobrymi. Inaczej policzę to, co wam się przydarzy z nieuwagi, przypadkiem, ułomności, a inaczej patrzę na wszystko, co czynicie z premedytacją, rozmysłem, przemyśleniem. Grzechy czynione świadomie o wiele bardziej mnie bolą. Je Boża sprawiedliwość karać będzie wieczności najsurowiej. Pragnę, abyście odtąd już nie czynili grzechów świadomie, z rozmysłem. Podążajcie już teraz do tego, aby za swoje winy i grzechy już teraz pokutować, wynagradzać. W ten sposób unikniecie wielu niepotrzebnych cierpień. Nie czekajcie już na chłostę Bożą, na Boży bicz, ale już teraz składajcie Bogu wszelkie wynagrodzenie, ekspiację. Nie osądzajcie nikogo swoim sądem, zwłaszcza kapłanów, biskupów i papieża. Wasz osąd jest z natury krzywdzący, niesprawiedliwy. Módlcie się za siebie nawzajem, pokutujcie, bo tylko tak wyrwiecie piekło liczne dusze. Kochane dzieci światłości, tak bardzo spragniony jestem waszej miłości i czułości. Kocham was bardzo niezmiernie, o moje kochane stworzenia. Przytulam was czułością i miłością do mojego ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg Ojciec. Kochani, bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego przekazu. Oczywiście zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do zajrzenia na moje inne kanały, które prowadzę. Są tam dostępne bardzo ciekawe materiały, niepublikowane tutaj. A kto chciałby więcej doczytać się odnośnie tego przekazu, to oczywiście zapraszam na stronę Żywego Płomienia i odszukania przekazu z numerem 723. Ja wam już dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.